Miałam 14 lat, jak tata mi sprzedał tego bakcyla. Zrobiliśmy pierwszy raz ser żółty. Moje zainteresowanie się rolnictwem ekologicznym i pierwsze moje doświadczenia to jest rok, właściwie to już 92. Dobry Państwu, nazywam się Anna Malinowski i dzisiaj zabieram Państwa w województwo zachodniopomorskie do miejscowości Grabowo. Grabowo leży koło Białego Boru, a Biały Bór to jest miejscowość, która jest znana w Polsce, bo tutaj pewnie co piąty z nas dostał mandat kiedyś. Mamy temat ekologiczna hodowla bydła mlecznego, na czym polega i czy się opłaca. Przyjechaliśmy w znakomite miejsce, żeby pokazać, czy się opłaca, czy nie, od pana Mariana Nowaka. Zaczniemy? Dzień dobry Państwu, witam. Panie Marianie, trochę o strukturze gospodarstwa. Z czego się składa, jak duże jest? Gospodarstwo dzisiaj liczy prawie 500 hektarów, w tym 400 hektarów użytku własnych i 100 dzierżawionych. W gospodarstwie na dzień dzisiejszy jest około 430 sztuk bydła, w tym 250 krów dojnych, młodzież i opas. Jakiej rasy? Wypieramy rasę czarno-białą Simmentaler. I 90% stada to są już Simmentale lub z dolewem Simmentala. To 400 czy to 500 hektarów jest przykrojone pod tę hodowlę? Tak, czy? Tak. Cała produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej i tak naprawdę tak duże areały dopiero pozwala nam, że tak powiem, uniezależnić się paszowo, jeżeli chodzi o hodowlę bydła. Na taką ilość bydła, którą Pan ma, ile potrzebnych jest użytków zielonych? Użytków zielonych jest w granicach 300 hektarów. Z tym, że są to przemienne użytki zielone, a więc są to trawy na gruntach rolnych. Łąk mamy około tam 12 czy 15 hektarów. To są takie, które znajdują się gdzieś blisko rzeki, których po prostu z różnych względów nie chcemy, że tak powiem, rekultywować. A z czego składa się pasza? Czym chętnie je żywicie? Głównie są to siano kiszonki z traw, siano kiszonki ze zbóż oraz siano. Z mojego doświadczenia przy żywieniu siano kiszonkami występuje mniej problemów żywieniowych. Jak długo istnieje gospodarstwo? Jak długo jest to o charakterze ekologicznym? Od 1996 roku. Gospodarstwo ekologiczne, pierwsze, że tak powiem, moje zainteresowanie się rolnictwem ekologicznym i pierwsze moje doświadczenia to jest rok, właściwie to już 92, bo prawie 4 lata przestawiałem gospodarstwo z konwencjonalnego na ekologiczne. Ten proces był trochę dłuższy, bo to gospodarstwo już w tym czasie liczyło ponad 120 hektarów. Tak? A skąd się wzięło to gospodarstwo w ogóle? To gospodarstwo otrzymałem po rodzicach. Oczywiście dużo mniejsze, to było 40-hektarowe gospodarstwo. Było w nim tam kilkanaście sztuk zwierząt i taki podstawowy park maszynowy do utrzymania tego gospodarstwa. Z tym, że ja w tym gospodarstwie się urodziłem, w tym gospodarstwie się wychowałem i stamtąd chyba tam pojawiły się pierwsze moje jakieś takie marzenia o gospodarowaniu czy o gospodarstwie. Tak. To jest ta historia, kiedy miał pan 8 lat i pozwolono panu ćwiczyć się? Nie, sąsiad pozwalał mi końmi pracować w polu, tak? Bo mój ojciec jeszcze mi nie pozwalał, tak? A ja już w tym czasie próbowałem takich doświadczeń właśnie z końmi, które bardzo kocham, które są do dzisiaj w gospodarstwie i myślę, że chyba będą tak długo, jak ja tutaj będę. Gospodarstwo to przede wszystkim zwierzęta, ale koło tych zwierząt musi też ktoś chodzić, musi tak pracować. Kto panu pomaga w tym wszystkim? W tym gospodarstwie są jak gdyby dwie takie drużyny, powiedzmy sobie. Jeden to zespół, który pracuje w mleczarni, to jest 8 dziewczyn, tutaj zatrudniamy, nad którymi pieczę trzyma córka. To jest ta jedna drużyna. To jest ta jedna drużyna, a druga to są panowie, których jest tutaj jeszcze prawie 12. Czterech pracuje przy obsłudze stada i 6 zatrudnionych jest do pracy w polu, na warsztacie i do takich ogólnych prac w gospodarstwie. Tym trzonem jesteście jednak wy jako rodzina.
Tak, jest z racji, że tak powiem, i wieku, i doświadczenia, więc jestem ja, jest moja córka, która ma 28 lat, która zajmuje się mleczarstwem i jest syn, który na dzisiaj bardzo lubi uprawy polowe, a więc jego pasjonują ciągniki, sprzęt, tak zwane precyzyjne rolnictwo, a więc nawigowanie i tak dalej, co dla mnie jest już dzisiaj jakąś tam tajemnicą, natomiast dla niego są to nowe rzeczy i widzę, że go to dość mocno pociąga. Naszym punktem ciężkości dzisiaj są zwierzęta, jest bydło mleczne. Czy byłby Pan w stanie nam trochę o zwierzętach więcej powiedzieć? Tak, tak jak powiedziałem na początku, jest około 430 sztuk bydła, w tym 250 krów. No i teraz łatwo z tego stworzyć jakąś tam strukturę, tak? Jest około 150 jałówek i tyle się mniej więcej rodzi, z tym, że około setki zostawiamy na remont stada. Pozostałe są, że tak powiem, odpasane i sprzedawane na jako bydło mięsne. I stąd też pomysł na simentale, dlatego że te zwierzęta się troszeczkę są mniej wymagające, jeżeli chodzi o żywienie i bardzo ładnie się opasają. Także to nam daje jakieś takie dodatkowe środki, chociażby na płace i na taką stabilizację finansową. Potem, tak jak powiedziałem, rodzi się około 250 cieląt, w tym jest mniej więcej połowa byczków, połowa jałóweczek. Byczki sprzedawane są okolicznym rolnikom do opasu, natomiast jałóweczki pozostają w stadzie i takich grup wiekowych jałóweczek jest, no powiedzmy, 3, bo jest etap, kiedy one są tutaj hodowane na miejscu, jeszcze odkarmiane mlekiem. Potem jest taki etap, kiedy są na drugim gospodarstwie, gdzie mają ciągły dostęp do pastwiska, są, że tak powiem, odpasane i dopiero wracają do tego gospodarstwa, kiedy są już w okresie takim, gdzie można je zacielać, tak? Tu są zapładniane i wędrują na nową oborę jako już jałówki cielne. Te zwierzęta są teraz jeszcze w oborach, tak, ale wychodzą na zewnątrz. Kiedy jest taki moment u Was, kiedy je wypuszczacie? Generalnie, jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to już gdzieś w połowie kwietnia, przy końcu kwietnia wychodzą na pastwisko. Co prawda jeszcze są dokarmiane w oborze, ale mają ten ruch, mają tą swobodę. Mamy też w obrębie gospodarstwa kilka oczek wodnych, mamy część powierzchni lasu, także one chętnie z tych wszystkich dobrodziejstw korzystają. Pamiętam taką sytuację kiedyś bardzo zabawną, kiedy w upalny dzień pojechałem zobaczyć, gdzie jest stado, a praktycznie 90% krów stało po szyję zanurzonych w wodzie, wyglądały jak hipopotamy, które po prostu czerpały przyjemność skąpania się w sadzawce. Tak? Jak długo zostają na zewnątrz? Te krowy, które się doją, schodzą około godziny 15 na oborę, są dojone i dokarmiane. Natomiast te, których nie ma potrzeby dojść, te przebywają na pastwisku cały dzień i noc. Tak? Obora jest otwarta i po prostu wychodzą wtedy, kiedy mają taką potrzebę i taką chęć. A kiedy schodzą już na ten spoczynek zimowy? Dopóty nie zamarznie ziemia, dopóty nie skuje mróz gruntu. Macie sporo hektarów, macie swój obornik, nawóz, teraz aktualnie na wagę złota. Czy to, co macie, co produkują Wasze krowy, czy to wystarcza Wam do nawożenia ziemi? Nie do końca. Jest problem też taki, jak gdyby, bo mamy część gruntów oddalonych o 5-7 hektarów, 7 kilometrów od gospodarstwa i tam wożenie obornika czy gnojowicy jest kosztowne i czasami nie bardzo się to opłaca. Także wspomagamy się na części gruntów stosujemy jeszcze ASL. To jest to, co dzisiaj syn właśnie czym zasila użytki zielone, tak? Ale to tak jak mówię, to dotyczy działek, które są położone 5-7 km od gospodarstwa. Dlaczego ten profil gospodarstwa? Dlaczego bydło mleczne? Znaczy w tym gospodarstwie zawsze było bydło mleczne. Były jakieś takie epizody, w których takie zawahania, czy dalej na pewno tą produkcją się zajmować, ale odkąd, że tak powiem, odkąd uruchomiliśmy przetwórstwo, to, no to ten temat już, tych wątpliwości już nie było i powiedzmy, no dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby to gospodarstwo istniało bez hodowli zwierząt, bez hodowli krów mlecznych. Drugi argument to też ekonomia, tak? Bo tu są słabe gleby, trudne warunki gospodarowania, gleba klasy 5, 6, niewiele czwórki.
I tak naprawdę, żeby zachować tą równowagę i nawozową, i utrzymać jakieś stabilne dochody gospodarstwa, to bez hodowli zwierząt byłoby to trudne, tak? Czym się wspieracie? Czy macie coś takiego jak specjalne projekty, w które wchodzicie, specjalne dofinansowania, dopłaty? Czy to wam wystarcza? W tym gospodarstwie pisaliśmy kilka programów, począwszy od PROW-u, poprzez modernizację gospodarstw. To był naprawdę bardzo, bardzo duży zastrzyk pieniędzy. To nam pozwoliło, że tak powiem, odnowić park maszynowy, zbudować taką, powiedzmy sobie, mocne zaplecze maszynowe, tak? I jest to stosunkowo nowy sprzęt. Podejrzewam, że bez tych programów nigdy nie było, nie poszlibyśmy aż tak daleko w mechanizację, w modernizację parku maszynowego. Niedyskretne pytanie, czy kredyty nadal spłacacie? Może to nie skromnie, ale już nie. Już spłaciliśmy kredyty. Od kilku lat staramy się nie zapożyczać. Ale to, tak jak mówię, to zawdzięczamy temu, że jest ta mała przedwórenka i że jest ta płynność finansowa cały czas zachowana, tak? To 6 tysięcy to jest taka naturalna wydajność sztuki. Te zwierzęta nie są żywione ekstensywnie, a więc nie mamy tu żadnych dodatków paszowych jakichś tam, które pozwalają na uzyskiwanie lepszych wyników. Natomiast te 6 tysięcy, dla nas ta średnia 6 tysięcy jest zupełnie zadowalająca i to pozwala na to, że te zwierzęta dożywają 10-14 lat. Tak? A ten dorodny byk, który tam stoi, on jest do stymulacji tych krów, czy on jest jeszcze... Wszystkie krowy kryte są w gospodarstwie naturalnie. Generalnie wykorzystujemy 3 byki, a więc jest byk w stadzie jałówek, które są w okresie zapładniania. Jest byk, który jest w oborze i jest jeden byk rezerwowy, który po prostu czasami z racji chociażby dużej eksploatacji musi go tego lub tego zastąpić. Tak? Pani Emanuelo, pani jest odpowiedzialna za bardzo ważną część, bardzo ważną działkę na tym gospodarstwie, jak tato mówił, bo gdyby nie było przetwórstwa, byłoby może trudno z samej hodowli bydła się utrzymać. Tak, przetwórnia to nasze serce. Serce gospodarstwa, bez niego nie byłoby tutaj życia, nie byłoby istnienia i nie byłoby sensu ani idei tego, co dzisiaj robimy. I to jest też pani serce, z tego, co zdążyłam się zorientować. Tak, miałam 14 lat, jak tata mi sprzedał tego bakcyla. Zrobiliśmy pierwszy raz mleko, znaczy ser żółty. I od razu, od pierwszego momentu, od pierwszej godziny zobaczyłam, że to jest mój sens życia i to właśnie chcę robić w życiu. Postawioną macie produkcję przede wszystkim na świeże przetwory. Tak, tylko świeże, ze świeżego mleka rannego, prosto z udoju, można powiedzieć. Jakby co nas wyróżnia dzisiaj na terenie przetwórstwa mleczarskiego w Polsce, to, że mamy możliwość przerabiania mleka w ciągu 4 godzin od udoju. Tego typu mleko jest najbezpieczniejsze i zachowuje wszystkie swoje wartości. Jak często musicie badać to mleko? Nasze mleko jest badane 2 razy w miesiącu przez nas, a dodatkowo raz w tygodniu bada mleczarnia, która od nas odkopuje nadwyżkę mleka z każdej partii. Nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkiego, przetwórnia jest za mała, ale jesteśmy w trakcie budowy nowego zakładu, gdzie będziemy mogli już przerabiać całe mleko. Na dzień dzisiejszy jakie to są ilości, które przerabiacie? Około 1600 litrów mleka dziennie przerabiamy. Jaki asortyment jest? Wszystko, co można wyprodukować z mleka. Począwszy od twarogu, to jest taki nasz głównoflagowy produkt. Twaróg, jogurt, masło, śmietanki i sery żółte. Ja chciałam spytać, jak pani osobiście się odżywia, mając te możliwości, jakie są na gospodarstwie? Codziennie spożywam minimum szklankę jogurtu. Masło mogłabym jeść łyżkami. I kocham świeży twaróg, taki jeszcze ciepły, prosto z kociołka, z serwatką. Naprawdę genialny. Tradycyjnie
Jako eksperta mamy w ramach naszego filmu doktor inżynier Urszulę Sołtysiak, która jest fachowcem w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, ale również rzecznikiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Ulko, ty znasz rodzinę Nowaków bardzo długo, ty znasz dzieci również. 25 lat znam to gospodarstwo od momentu, kiedy podjęło decyzję przestawienia na rolnictwo ekologiczne. Mamy certyfikat, który jest dość skomplikowany, bo samo gospodarstwo nazywa się Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Przetwórstwo Mleka Marian Nowak. Tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy gospodarstwo rolne prowadzi przetwórstwo swoich własnych produktów w gospodarstwie. Certyfikat jest faktycznie rozbudowany, bo obejmuje produkty ekologiczne nieprzetworzone, czyli same zwierzęta, bo też przecież nie są wieczne. Są jałówki, jest kiszonka, czyli są podstawowe nieprzetworzone produkty rolne i długa lista ekologicznych produktów przetworzonych. Niektóre z tych produktów, pamiętam ich nazwy, jogurt naturalny Emanuela na cześć córeczki, która dzisiaj jest dorosłą kobietą i jak wiemy szykuje się do kontynuowania gospodarowania. Podobnie twarożek wiejski z jogurtem Michałek na cześć syna, który pracuje w gospodarstwie i ma tutaj też co robić. No musimy powiedzieć, że Michałek dzisiaj ma 26 lat, tak, i jest po prostu panem Michałem. Jest dorosłym mężczyzną i jest panem Michałem. Także gospodarstwo podjęło kilka lat temu produkcję serów dojrzewających, serów podpuszczkowych, dojrzewających, i tak mamy od nazwy wsi, ser dojrzewający Grabowiak z czarnuszką, świetny zresztą, mogę bardzo polecić. To jest długa lista, która dowodzi także znacznego doświadczenia, dużego doświadczenia w przerobie mleka. I koniecznie warto też powiedzieć, że żeby to było możliwe, niezbędne jest bardzo daleko posunięta higiena w oborze i w przetwórstwie mleka, i z tego co wiemy, to mleko ma bardzo dobre wyniki, bardzo dobre oceny, jeśli chodzi o liczbę komórek somatycznych i całą zdrowotność tego surowca. Te krowy oczywiście mają swoje kolczyki, mają paszporty jeszcze. Tu nastąpi jakaś zmiana. Tak, ale nie oznacza to, że te krowy przestaną być znakowane, tylko zmieni się system na elektroniczny i każde zwierzę będzie odnotowane w rejestrze elektronicznym. Jak to będzie działać, to się za chwilę przekonamy, bo to dopiero od kilku miesięcy jest wdrażane, więc przed nami te sezony sprawdzające, jak działa rejestracja elektroniczna w systemie elektronicznym. Ta konstelacja gospodarstwa, którą tutaj mamy, hodowlę ekologicznego bydła, jak również przetwórstwo. Jak widzisz przyszłość takiego gospodarstwa? Tego typu gospodarstwa mają przyszłość. Te gospodarstwa są otwarte i są w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości, ale wynika to także z tego, co można nazwać skalą. Bardzo małe gospodarstwa rolne są w stanie obsługiwać rynki lokalne, ale trudno, żeby istniały w takim handlu na większą skalę. Natomiast tutaj, przy tej dużej oborze i przetwórstwo, które się rozwija znakomicie, bo ja pamiętam sprzed 10 lat tę małą przetwórnię, która w tej chwili już jakby się dusi, już jest dalsze niemożliwe. Gospodarstwo zainwestowało w nową mleczarnię, która ruszy w ciągu tego roku, w ciągu najbliższego roku, i tam naprawdę będzie można rozwijać to przetwórstwo mleka już na większą skalę. Ale skoro pytasz o przyszłość tego rodzaju gospodarstw, jest też pewna granica wielkości, po której przekroczeniu nie będzie to już mogło być gospodarstwo rodzinne, bo będzie wymagało już takiego zarządzania bardzo dużym zespołem. I sądzę, że akurat w tym gospodarstwie gospodarze zdają sobie sprawę, że nie należy przekroczyć pewnej bariery wielkości.